zbliżać Polskę do socjalizmu, do święty obowiązek każdego członka partii. Kotek bardzo chce wystąpić w filmie. Towarzysze, mamy niedzielę, 13 stycznia 2019 roku, ale ten film obejrzycie pewnie jutro lub pojutrze, gdyż na dzisiaj jest zapowiedziany film Bruna, wykład o Chavezie. Więc z dzisiejszym dniem kończy się mój krótki tygodniowy urlop związany z RTT. Jutro pora wracać do roboty, no i postanowiłem dzisiaj urządzić taki krótki maraton nagrywania filmu, żeby właśnie mieć spokój na najbliższe kilka dni. Więc jak zapewne wiecie, wczoraj w sobotę 12 stycznia odbył się akt 9 właśnie protestu żółtych kamizelek we Francji. Sam w nim uczestniczyłem. Uczestniczyłem w nim cały dzień. Wstałem wczoraj o 7 rano. O 8 rano wyszedłem z domu. No i tak jak wyszedłem o 8 rano z domu, to wróciłem dopiero o wpół do 20. Cały dzień na nogach, różne rzeczy właśnie, głównie trzeba było chodzić, głównie trzeba było krzyczeć, no ale później także były rozmowy. Jednym słowem, w momencie kiedy wróciłem do domu, no to prawie od razu zasnąłem. Efekt był taki, że obudziłem się w nocy, no i z nudów, jeszcze żona spała, no to z nudów postanowiłem sobie posłuchać właśnie prostą ekonomię. Więc na moim kanale mam kilka różnych takich rzeczy, które mnie interesują. Interesuje mnie krytyka polskiego nacjonalizmu, obecnej antykomunistycznej polityki historycznej, geopolityki i ileś różnych tematów, którymi się zajmuję. Oczywiście dużą tutaj część poświęcam zwalczaniu pseudolewicy, socjaldemokracji. No ale także no, staram się wypełniać tą lukę, którą chyba nikt nie robi poza mną, a w każdym razie nikt nie robi jej w takiej formie jak ja, to znaczy staram się regularnie oglądać materiały propagandowe naszych wrogów od tej strony ekonomicznej, no i właśnie starać się obalać ich różne bzdury. No i zresztą jest to taktyka, którą stosował nie kto inny, tylko Karol Marx, który właśnie, jeśli spojrzymy sobie na główne dzieło ekonomiczne Karola Marxa, Kapitał, no to on się nazywa Krytyka Ekonomii Politycznej i po prostu Karol Marx tam dyskutuje z najbardziej znanymi ekonomistami tej burżuazyjnej myśli ekonomicznej, angielskiej głównie, ale nie tylko. Więc jest to rzecz, która różni mnie od redakcji Strajk.eu, która w swojej działalności publicystycznej tutaj skupia się na takiej analizie polityki od strony polityków, czyli tak jak w mediach burżuazyjnych, tutaj ta polityka jest tak mocno spersonifikowana, pokazuje się twarze, komentuje się właśnie jakieś spory personalne między tym czy tamtym, no właściwie całe ostatnie tam, nie wiem, 14 lat w polskiej polityce z grubsza można byłoby streścić jako personalny spór między Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim. No oczywiście no, jest to troszkę bardziej skomplikowane, ale do tego się to sprowadza. To znaczy, że jest ileś takich znanych postaci w polskiej polityce, którzy są regularnie właśnie eksploatowani w mediach burżuazyjnych i to, co robi Strajk EU, to też właśnie odnosi się tutaj do tych kwestii personalnych. No, ja w kwestie personalne oczywiście też wchodzę, bo jest to ciekawe. Jest to ciekawe dla widza, bo jest to łatwe po prostu. No, nic prostszego, jak tam, nie wiem, mamy nominację jakiegoś Andruszkiewicza, to wyśmiać nowego Andruszkiewicza i później mówić, o tak, my robimy jakąś tutaj super pracę lewica. Oczywiście, no takie rzeczy są ciekawe, potrzebne, ale to, co ja staram się robić, to także poza atykowaniem tutaj tych ludzi na widoku właśnie tych polityków, no to staram się sięgnąć do źródeł, które ich inspirują, czyli właśnie do tej myśli ekonomicznej. Więc do tej pory nagrałem kilka filmików poświęconych właśnie bzdetom na kanale Prosta Ekonomia. Ja nawet po pierwsze nie znałem gościa, który za tym stoi, to znaczy nie znałem jego nazwiska, nie znałem jego twarzy i do niczego mi to niepotrzebne. Ja krytykuję to, co on mówi, a nie to, kim jest. No tym razem jednak postanowiłem
uczynić wyjątek, ale nie dlatego, że jakoś strasznie mnie interesuje, kim jest autor Prostej Ekonomii. Po prostu no, w dzisiejszych filmikach, które wysłuchałem, no to ten człowiek sam się ujawnił. Więc mogę od razu powiedzieć, że człowiek się nazywa Wojciech Siryk. Jest to jakaś tam nowa gwiazda tego kanału. No i mogę powiedzieć, że jest tam taki właśnie cykl Droga Wolna. Są to rozmowy, więc coś takiego, co ja prowadzę, tak i oni sobie robią swoje rozmowy. No i właśnie mogę powiedzieć, że w punkcie 7 tej wolnej drogi jest rozmowa z tym Wojciechem Sirykiem, który opowiada o swoich podróżach i tego będzie dotyczył ten film. A mogę powiedzieć, że już następna rozmowa właśnie... Ta Droga Wolna, odcinek 8, to już jest, zamienili się rolami. Także ten prowadzący, nowym prowadzącym tych rozmów jest właśnie ten Wojciech Siryk. Więc jeśli oglądaliście mój ostatni film dotyczący właśnie porównania mentalności liberalnej do cyganów, no to mogę wam powiedzieć, że ten człowiek, właśnie ten Wojciech Siryk, idealnie tutaj pasuje do jakiejś takiej analizy wizualnej, którą tam przedstawiłem, czyli no, tak jak właśnie cyganie mają ten swój look, taki, że każdy z nich się musi zawsze lansować właśnie ilością złotych zegarków, ilością złotych zębów, no to tacy właśnie zwolennicy kapitalizmu, obrońcy tego systemu, lansują się na takich menadżerów właśnie zawsze w garniturze. No i to jest właśnie ten styl tego Wojciecha Siryka. No dobra, no ale przejdźmy do rzeczy. Więc ten Wojciech Siryk najwidoczniej jest osobą dość majętną. Stać go na to, żeby sobie podróżować po świecie. No i w swojej całej tej działalności youtuberskiej, gdzie tam ma także jakiś tam kanał, gdzie robi wywiady z różnymi ekonomistami burżuazyjnymi, z różnymi właśnie tymi neoliberałami, to także ma inny kanał, czy jakiś dział, jeszcze tego nie oglądałem, tak tylko przejrzałem, gdzie sobie podróżuje po świecie. No i on między innymi był w Hongkongu i tego dotyczyła ta rozmowa na kanale Prostej Ekonomii. Więc od razu chciałbym, towarzysze, wam powiedzieć, że a. nigdy nie byłem w Hongkongu, b. nigdy się tym tematem nie interesowałem i moja wiedza na temat Hongkongu w dużej części opiera się na tym, co on powiedział. Czyli to nie jest tak, że ja po prostu mam jakąś własną wiedzę na temat Hongkongu i będę weryfikował moją wiedzę z człowiekiem, który w tym Hongkongu był. Nie, ja będę analizował to, co ten człowiek powiedział w tej rozmowie właśnie z cyklu Droga Wolna na kanale Prostej Ekonomii. Czyli tak, on w tym innym filmiku, jak już jest w Hongkongu, tak nagrał sobie, chodzi sobie w garniturze po Hongkongu, pokazuje ten piękny, duży Hongkong, te ładne jakieś wieżowce, no i mówi: witam was w Hongkongu, tutaj stolicy światowego kapitalizmu. No i oczywiście później prostuje, że nie ma czegoś takiego jak stolica światowego kapitalizmu, ale że według niego jakiś tam powołuje się na jakieś rankingi wolności gospodarczej, to Hongkong zajmuje pierwsze miejsce, czyli jest to takie najbardziej, no im więcej tej wolności gospodarczej, tym więcej kapitalizmu, ponieważ Hongkong na tej liście zajmuje pierwsze miejsce, to dla niego Hongkong jest właśnie tym centrum światowego kapitalizmu. No i on mówi różne rzeczy na temat tego Hongkongu właśnie, które jego inspirują. Czyli jego inspiruje na przykład tam albo brak podatku VAT, albo bardzo niski podatek VAT. To chyba wcześniej nie było podatku VAT, teraz wprowadzili, albo na odwrót, że jakieś niskie cła, jakieś ileś różnych rzeczy, które jego fascynują. Ale on także mówi o pewnych rzeczach, które mnie nie zainteresowały. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Ja się powołuję na jego wiedzę. W każdym razie ten Wojciech Siryk na temat Hongkongu powiedział kilka rzeczy, których nie zrozumiał, to znaczy przez swój właśnie ten neoliberalny fundamentalizm, tak przywiązany do kapitalizmu, że ma takie klapki na oczach, że on po prostu widzi pewne rzeczy, nawet mówi o tych rzeczach i on nie wie, co on opisuje. Więc ja wam to opiszę i wytłumaczę. Więc on przede wszystkim powiedział, że w tym Hongkongu jest bardzo ciekawa polityka, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne. Jemu się to nie podoba, ta polityka, ale w skrócie chodzi o to, że 100% ziemi
w tym małym państewku Hongkong należy do państwa. No i jednym słowem, jak ten Wojciech Siryk chodzi po tym Hongkongu, pokazuje różne cuda, a patrzcie tu wieżowce, a patrzcie jakieś inne fajne rzeczy, to on nie rozumie, że to te wszystkie zdobycze, które te jakieś cuda architektoniczne, które w tym Hongkongu jest, to nie idzie na konto wolnego rynku. No bo ja na przykład ostatnio jak byłem w Polsce, sobie przyjeżdżałem przez Polskę, przyjeżdżałem między innymi przez taką miejscowość Kąty Wrocławskie, gdzie się zatrzymałem zatankować, no i nagrałem taki żartobliwy filmik, a Kąty Wrocławskie to jest miejscowość niejakiego Kikiego. No i tam sobie nagrałem filmik, tam pokazałem kilka jakichś rozpadających się chałup, no i to śmiałem się z tego. Więc od jakiegoś czasu jacyś mieszkańcy tych kątów wrocławskich namierzyli mój film, wchodzą na mój kanał, grożą mi, jak ty mogłeś obrazić kąty wrocławskie, coś takiego. No dobra, no ja sobie taki filmik nagrałem dla żartu, ale on pokazuje jedną ważną rzecz, to znaczy w Polsce mamy, no od tej strony właśnie polityki przestrzennej, mamy większą wolność. Zresztą on na tej prostej ekonomii oni to podkreślają, no, że właśnie, że w Polsce mamy większą wolność, każdy może sobie kupić własną ziemię, na tej ziemi może sobie wybudować co chce, albo nie wybudować czego chce i może właśnie doprowadzić do takiej sytuacji, że są sobie takie kąty wrocławskie, ktoś tam ma wykupiony teren, na tym terenie jest jakieś mieszkanie, w którym nie ma dachu, czy jakieś inne takie te, no w każdym razie jest to brzydkie, ohydne, niefunkcjonalne i tak dalej, można wymieniać bez końca. No w Hongkongu takich rzeczy nie ma. W Hongkongu takich rzeczy nie ma, to znaczy no, cała ziemia należy do państwa. Te rzeczy, które tam zostały wybudowane, one najpierw zostały wybudowane przez państwo, a dopiero później jakoś państwo, jak już wybuduje te wieżowce, to ono to sprzedaje tym kapitalistycznym firmom. No i oczywiście jest to jakoś tam logiczne, no bo możemy sobie wyobrazić, czy gdybyśmy wzięli takich 10 Januszy właśnie z kątów wrocławskich, albo taki Kiki, no Kiki jest popularnym youtuberem, dostaje tam jakieś dotacje od swoich właśnie fanów, no to on by powiedział, ja nie chcę, żeby moje kąty wrocławskie były taką wiochą zabitą dechami, ja chcę z kątów wrocławskich zrobić drugi Hongkong. No to te właśnie ludzie by tam zaczęli dawać składki na Kikiego i on by tam postanowił, że te slumsy, które ja tam nagrałem, on by postanowił to zajechać buldożerem i postawić taki wieżowiec, jakie stoją w Hongkongu. No wiadomo oczywiście, że z tych składek, które ma tam na YouTubie, on tego nie zbuduje. I tutaj dochodzimy do sedna, to znaczy do jakiegoś takiego limitu tego kapitalizmu, prowadzonego właśnie w taki sposób prosty, opisywany na prostej ekonomii. Bo na tej prostej ekonomii za każdym razem, jak oni opisują jakieś rzeczy dotyczące kapitalizmu, jest to gospodarka prosta, jest to taka ekonomia bazarowa, to znaczy jakiś człowiek, że wszystkie te przykłady ekonomiczne, to one funkcjonują na zasadzie, jak jeden człowiek jest w stanie rozkręcić swoją działalność biznesową. No i możemy analizować właśnie tą działalność tych drobnych polskich przedsiębiorców pod wieloma aspektami. No przede wszystkim to, co mnie uderza, to warunki pracy, że zazwyczaj te małe firmy to są te firmy, które najbardziej wyzyskują pracowników. Znaczy oni głównie wyzyskują siebie, no ale wyzyskują też, to znaczy może nie tyle siebie, co członków swojej rodziny. To na członkach ich rodziny stoi przede wszystkim ta presja. Zresztą to jest także presja, którą widać no, w tych relacjach rodzinnych. To znaczy, że jest jakiś taki no, właśnie przedsiębiorca, który no, cały czas właśnie w głowie ma... On cały czas myśli o biznesie. No. Wszystko to, co dotyczy tego jego sklepiku, jakiegoś innej firmy, on nawet jak wyjdzie ze swojego warsztatu czy ze swojego sklepiku, on cały czas o tym myśli. No. Dziewczyna czy tam żona, jest już wieczór, ma ochotę na jakieś tam romantyczne spędzanie czasu, specjalnie założyła właśnie jakąś seksowną bieliznę, a ten Janusz nawet nie może się skupić na tym, bo on cały czas myśli o tym, czy jutro ta jego firma właśnie... Więc niestety wielu tych Januszy biznesu nie jest,
nie jest w stanie stanąć na wysokości zadania, no, co zresztą odzwierciedla tutaj kiepski poziom polskiej demografii, ale jakby nie to jest problemem. No, to, co jest także problemem, jeśli my mielibyśmy porównać właśnie od strony przestrzennej Polskę, no i wystarczy sobie pojeździć po Polsce, pojechać do jakiegokolwiek małego miasteczka w Polsce i porównać to z Hongkongiem, no to my widzimy tutaj ten brak innowacyjności tych Januszy biznesu, że oni po prostu indywidualnie nie są innowacyjni i nie mają tych funduszów na inwestycje i nie są w stanie zbudować takich cudów architektonicznych, jakie są w Hongkongu, gdzie to buduje państwo na państwowej ziemi. No i ten przykład możemy analizować w tysiącu różnych dziedzinach, że możemy na przykład wziąć przykład transportu. No i znowu ten Sirek cały, opisując transport Hongkongu, mówi, jak tam ten transport publiczny w Hongkongu super działa. Oczywiście to też zostało zorganizowane przez państwo. No ja mogę powiedzieć, jak działa transport, no trudno powiedzieć publiczny, no ale w każdym razie transport zbiorowy w województwie mazowieckim. Otóż właśnie w sierpniu troszkę tego czasu w województwie mazowieckim spędziłem w okolicach Płońska. No i mogę powiedzieć, że tam no, cały ten transport w tej chwili, tam kiedyś właśnie była kolej, tam jest dworzec PKS-u, nawet jest zachowana jeszcze taka stara tablica na tym PKS-ie, która pokazuje jakieś rozkłady jazdy tego PKS-u, które tam były chyba w latach 90., więc kiedyś te autobusy, nie dość, że było wiele różnych miast, gdzie można było tym PKS-em dojeżdżać, to jeszcze te PKS-y często jeździły. Teraz to jest ten dworzec, to już jest chyba zamknięty, albo już tam, nie wiem, czy to się jeździ. Tam jest w tej chwili po prostu jest dworzec, dawny dworzec państwowy tego PKS-u, które obsługują jakieś prywatne busiki. No i tam nie wiadomo, kiedy on jedzie. Więc w ramach anegdoty mogę powiedzieć, że kilka lat temu, chyba 4 czy 5 lat temu, kiedy tam byłem, no to właśnie wracałem z moją żoną, która jeszcze wtedy nie była moją żoną, ale żeśmy mieli taką właśnie wycieczkę autobusową z tego Płońska do Warszawy. No i ta wycieczka była jakimś autobusem z lat 70. albo i starszy. To był niemiecki autokar i w tym autobusie było strasznie gorąco, to znaczy w ogóle było strasznie gorąco, to był jakiś lipiec czy sierpień. No i ponieważ w tym autobusie nie było klimatyzacji, no to kierowca postanowił to w sposób sprytny rozwiązać w ten sposób, że on po prostu otworzył drzwi na środku. Tam było też, na szczęście było niewielu pasażerów, my siedzieliśmy z tyłu i tak dalej, jechaliśmy przez całą drogę z tego Płońska do Warszawy autobusem, który miał otwarte drzwi, no i to jest właśnie innowacyjność tych Januszy biznesu. Więc ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego ten Wojciech Siry, który jest właśnie takim fundamentalistycznym liberałem, który jeździ po świecie doszukiwać się różnych cudów kapitalistycznych, dlaczego on nie pojedzie do tego województwa mazowieckiego i właśnie analizować transport publiczny w Hongkongu, który ma charakter państwowy, no to on powinien przeanalizować właśnie transport busików w województwie mazowieckim, który ma charakter 100% prywatny. No i ten Sirek dalej opowiada, że jak wrócił z tego Hongkongu, no to w Polsce udzielał wykładów na temat właśnie tego Hongkongu, no i to są takie wykłady wśród jakichś studentów ekonomii, no i on tym studentom ekonomii chciał właśnie przekazać ten neoliberalny fundamentalizm. Więc jest kilka rzeczy, które w tym Hongkongu mu się podobają. Właśnie ta kwestia tych ceł, niskiego VAT-u, niskich podatków i tak dalej. Więc on, mówiąc do tych studentów, mówił, jest taki kraj, gdzie są takie i takie rzeczy. No i wtedy argument tych studentów był taki, ale takie rozwiązania to my możemy wprowadzić tylko w jakimś małym
miasto państwo, no, mieście państwie. No i wtedy Siryk właśnie dyskutując z takim studentem mówił, no ale dobra, no bo ten Hongkong to ma tam 1000 km². Czy jest możliwe wprowadzenie czegoś takiego w kraju, który ma 2000 km²? No to student odpowiada, tak, jest możliwe. No i on tak dalej idzie, w końcu doprowadzając do takiego absurdu, pokazując, no, że jeśli jest to możliwe w czymś małym, to jest możliwe w czymś większym. I on to pokazuje jako swój wielki sukces właśnie. Taki, o, jaki ja jestem super genialny, że pewne rozwiązania w Hongkongu mogą być uniwersalne. Ja się z tym zgadzam. Siryk, ja się z tobą zgadzam. Ja uważam, że ta polityka dotycząca, że cała ziemia należy do państwa i wszystkie rzeczy, które są budowane, są regulowane przez państwo, to można wprowadzić nie tylko w małym mieście państwie, to można wprowadzić w ramach całego świata. Ta polityka przestrzenna Hongkongu, no ona wynika z faktu, że Hongkong jest przeludniony. Jest to malutki teren, na którego obszarze jest ponad 7 milionów, żyje ponad 7 milionów ludzi. No i po prostu, żeby to się wszystko jakoś no, nie rozpadło, żeby ci ludzie się nie pozabijali, no to musi tym rządzić państwo. No ale teraz możemy sobie wyobrazić przyszłość ludzkości. To znaczy, a, różne problemy klimatyczne, które mogą doprowadzić do migracji klimatycznych, że ludzie będą masowo uciekać, B, no, ciągły wzrost demograficzny populacji ludzkiej. No i tak możemy spekulować, jak może wyglądać przyszłość ludzkości. No ale no, właśnie te warunki ekstremalne wymagają ekstremalnych rozwiązań i w przypadku Hongkongu widzimy, że te ekstremalne rozwiązania, czyli 100% ziemi należy do państwa, że to działa, że to wygląda znacznie lepiej od sytuacji, kiedy 100% ziemi ma charakter prywatny. Wystarczy porównać sobie mój filmik dotyczący kątów wrocławskich, gdzie mamy właśnie jakieś baraki z kartonów, ale oczywiście, no dobrze, no mamy baraki z kartonów, ale jest tam flaga biało-czerwona. Jest flaga biało-czerwona, no ale dobra, no porównajmy sobie obiektywnie. No. Zapomnijmy przez chwilę, że jesteśmy Polakami, że kąty wrocławskie są w Polsce. Po prostu porównajmy wizualnie. Kąty wrocławskie i Hongkong. Własność prywatną, własność państwową. Co wam się bardziej, towarzysze, podoba? No dobrze, no ale warto tutaj powiedzieć, że ten Siryk, mówiąc o Hongkongu, on mówił nie tylko o rzeczach, które widział, ale on mówił o pewnym zjawisku historycznym, którego już nie widział, ale o którym słyszał. Chodzi mianowicie o takie zjawisko w Hongkongu, gdzieś tam na granicy Hongkongu, między właśnie Hongkongiem a Chinami, istniało sobie coś, co się nazywa miasto ciemności. Więc było to takie miejsce, gdzie właśnie ci przestępcy z Chin uciekali, ale z jakichś tam względów nie zostali do tego Hongkongu wpuszczeni. Już nie pamiętam jak, historii, ale między Hongkongiem a Chinami była jakaś taka strefa niczyja, tam był jakiś fort i tam się zaczęli właśnie gromadzić jacyś przestępcy, jacyś uciekinierzy, jacyś emigranci czy coś tam. I oni stworzyli sobie taką wspólnotę właśnie w tym opuszczonym forcie. Więc nazwa tej wspólnoty Miasto Ciemności nie jest przypadkowa, no po prostu tam było ciemno, bo to było takie totalne zadupie. No i oni, tak jak zrozumiałem tą historię, że po prostu na tym forcie budowali jakieś sobie takie miasteczko, które w końcu miało 14 kondygnacji, że było bardzo, bardzo gęsto zaludnione. Dostęp do światła dziennego mieli tylko ci, co mieszkali jakoś na zewnątrz tego wszystkiego. No oczywiście warunki do życia w tym całym slumsie zakładam, że były koszmarne, no nie było wody, nie było kanalizacji, nie było światła, prądu chyba też nie było, a w każdym razie w jakimś ograniczonym zakresie. Nie było jakiejkolwiek państwowości, no sam fakt, że była to społeczność stworzona przez przestępców, którzy właśnie uciekali przez represyjnością państwa. No ale ta społeczność zaczęła się powiększać, oni zaczęli handlować, oni zaczęli coś tam produkować i dlatego Siryka, te slumsy, to jest właśnie ideał libertarianizmu. On tak mówi, że o, bo my libertarianie to jesteśmy krytykowani przez naszych wrogów, że takie idealne społeczeństwo, takie właśnie kapitalistyczne, a to, że gdzieś tam w Afryce jacyś dzikusi, którzy jeszcze nie mają podatków. Nie, to nieprawda. Także tam, gdzie jest cywilizacja,
idea. Także w Hongkongu, to miasto ciemności, to także jest właśnie taka idealna wspólnota libertariańska. Więc no, człowiek opowiada takie rzeczy, nie mając w ogóle świadomości, że on sam z każdym słowem siebie ośmiesza, że pokazuje slums, gdzie nie ma wody, gdzie nie ma światła, gdzie rządzą przestępcy, ale dla niego najważniejsze jest to, że tam nie ma podatków i to jest ideał kapitalizmu. Więc towarzysze, ja nie zmyśliłem tej historii. Ten Sirek naprawdę takie rzeczy opowiada. Posłuchajcie sobie właśnie tej prostej ekonomii i do jakich absurdów może, że po prostu ten neoliberalizm cały, to jest jakieś takie intelektualne zboczenie. Ja bym bardzo chętnie się z tym Sirykiem zgodził i powiedział, niech wszyscy polscy neoliberałowie jadą do Hongkongu, jadą do tych slumsów i tam zamieszkają. No, niech zobaczą, jak jest super żyć właśnie w takim neoliberalnym raju. Problem jest taki, że władze Hongkongu w końcu uznały, że nie mogą tolerować takiego syfu i smrodu i to wszystko zaorały i wybudowały tam park. Więc ogólnie ten Sirik dzisiaj dał mi wiele powodów do śmiechu. Między innymi także, oczywiście jak był w Hongkongu, to zwiedzał Chiny, no i powiedział, że właśnie dostał takie pytanie, jak wygląda ten kapitalizm w Chinach. Więc warto podkreślić, że człowiek, który pewne rzeczy zwiedza, nie wszystkie rzeczy jest w stanie zrozumieć. Trudno zrozumieć całą gospodarkę chińską i tą politykę właśnie znacjonalizowanego przemysłu, planów gospodarczych i tak dalej, bo tutaj jednak trzeba mieć dostęp do chińskich ekonomistów, tych chińskich planów inwestycyjnych. Sirek się tym nie interesował, jego interesowało po prostu zwiedzanie Chin od strony takiego turysty. Więc to on widział jako turysta. Więc on widział, że gdzieś tam na ulicy kwitnie drobna przedsiębiorczość, że właśnie jacyś Chińczycy tam handlują na ulicy i on się fascynował jedną rzeczą, to znaczy, że ci jacyś biedni Chińczycy mają jakieś takie właśnie grille, jakieś inne rzeczy, gdzie przygotowują jedzenia. I on się tym zafascynował właśnie jakimś takim ulicznym handlem, to znaczy tą taką uliczną gastronomią. Bo co go tak fascynowało? On mniej więcej powiedział coś w tym rodzaju, że w krajach zachodnich to nie ma prawdziwej wolności, to nie jest prawdziwy kapitalizm, bo jeśli ktoś chce sobie założyć restaurację, to zaraz go nawiedzi jakaś inspekcja sanitarna. Zresztą to widzimy w tych wszystkich programach Magdy Gessler, że właśnie ona tam wchodzi. Co prawda w Polsce ten sanepid nie działa, tę rolę sanepidu robi ta Magda Gessler, która, tak to mniej więcej działa, że jeśli jest jakaś zarejestrowana restauracja, która serwuje żarcie dla ludu, to musi ona spełniać jakieś wymogi sanitarne. On się fascynował tym, że właśnie na ulicy Chińskiej, gdzieś na chodniku, ktoś tam może rozłożyć jakiś grill, na tym grillu tam grillować jakieś placki czy jakieś inne rzeczy, człowiek to może zjeść i to w ogóle nie jest deklarowane, tam w ogóle nie ma sanepidu, to jest prawdziwa wolność. Więc koledzy neoliberałowie, apeluję do was, idźcie śladami właśnie tego, jak mu tam, Wojciecha Siryka. Idźcie śladami Wojciecha Siryka. Nie bądźcie hipokrytami. Nie kupujcie towarów gastronomicznych w restauracjach, gdzie są kontrole sanitarne. Wybierajcie tylko te punkty, gdzie nie ma sanepidu. Pozdrowienia, towarzysze.